Da, zrobię pompkę. Zapytał mnie o związek. Ja pier... Obsadzenie oświadczenie Rady Pro-Gębiczowskiej z ostatnich ruchów Artura Gębicza, czyli znanego jako Rybson LOL. Nie no, ja myślałem na tym, że założę taki podcast Homies. Siemanko, czy słyszałeś o takich stronach jak CSGO Skins? Jeśli nie, jest to strona, na której możesz otwierać skrzynki, nawet i za darmo, korzystając z usług Daily Case'a, który jest kompletnie bezpłatny. Możesz również wziąć udział w bitwach z innymi graczami na stronie, korzystając z zakładki Case Battle. A jeżeli wygrasz skiny, które się nie podobają, zawsze możesz je wymienić w exchangerze na skin o podobnej wartości. Pamiętajcie o kodzie Rybson, gwarantuje wam on 10 dodatkowych procent od doładowania i 2 zł oraz 10 groszy dla nowych użytkowników. Pozdro, link macie w opisie. Eluwany. O Boże, módl się za maturzystów. I'm still standing down. Pompuję potem chłopaki, potem. Nie, bo no ręce mnie boleć, kur... na koniec, na koniec streama. Nie, czytam tweeta, jest tak, tutaj, czytam tweeta, jest tak. Dnia nad jeszcze 8, to posiadanie workera w Polsce, pracownik firmy Dylemu, świetna wizytówka i gość kupił 3 perełki, bochenek chleba, 2 chleby, jakąś śmietanę, nie wiem, jogurt. No, aha, ok, no i tutaj mu piszą, że nie wiem, gość się dowiedział, że można zrobić zakupy w czasie pracy, jeśli masz taką możliwość, ja ale po prostu pełne lewactwo. Ciekawe, czy robił ludziom zdjęcia kupując bułki bez maseczek parę lat temu. Oczywiście uczując czymś tym lepszą, mądrzejszą od wszystkich, oprócz Tuska. Najważniejsze, że komentarz zweryfikował jego poczucie wyższości. Co tam za internetowe konfidenci ludziom zdjęcia robią jak zakupy robią w markecie. Żałosny donosiciel. Tak cisną. Nie słucham cię, bla bla. Nie, że ty pompy robić myśleliście, że coś mi będą się jakieś pompki, no. Nie wiem, to. No dalej, no to, że chcę kupić siłowniane, że oglądasz siłowniane materiały i ten, nie znaczy, że to na 15 pompy przed graniem, no kur... To jest dochodzimy do pojemnego momentu, panowie. I zawsze będzie mało pompków. Zawsze będzie za mało. Da, zrobię pompkę. Zrobię jedną pompkę na start dnia. Jedną pompkę zrobię. 10 nie ma szans, bo to mi ręce bolały. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Więcej nie robiłem, no mnie ręce bolały. Nie robiłem na kolanach, normalnie robiłem. Nie było na kolanach, kurwa. Już się ręce bolą. Jest rudy dzisiaj, to dzisiaj nie ma oglądania. Ja nie wiem, czyli właśnie, ja chciałbym spróbować w gastro swoich sił. Ja wiem, że będzie przepisane kasę i w ogóle, nie? Ale moja mama za niedługo na emeryturę będzie szła. I tak rozkminiałem, tak na kawiarnię, nie chcieliby prowadzić sobie kawiarni, tak casualowo, wiesz co chodzi? Casualowo tak. Nie, gadałem z moją mamą, wiesz, spoko. Wiadomo, że były takie wstępne gadki, ale... To jakiś odinstalować ligę, no to można odinstalować, no co? Kto ma odinstalować, to odinstaluje, no. I tyle. Ja to lubię, jak Chiny zbierają informacje, mam TikToka, mam wszystko. China number one! Znaczy, ja założyłem, że odkąd wyszedł Vanguard i mówię pozytywnie o Chinach, to więcej wygrywam. Na przykład. Tak przykładowo. Oj, G, unlucky, BG. O my g. No, ramus b***owy. Też macie dowód, nawet pracownik CIA, jakiś z wysokiego szczebla, co umierał przed śmiercią, wyjął z zapazochy człowieku zdjęcie swoje z obcym, pokazał. Ja chyba wiem, o czym on mówi. Był jakiś gość, ja nie pamiętam jak się nazywał, co kiedyś zajmował się budową łodzi podwodnych. Jego ojciec był generałem, a on zajmował się budową łodzi podwodnych. I on potem jeździł po Stanach i opowiadał stary o jakichś właśnie o kosmitach i o tym, że on się strzelał z kosmitami laserem w podziemiach Ameryki. Był taki ziomek, Nie wiem jak on się nazywał. William Cooper? Nie, może, ale no, może ten William Cooper, no. Może William Cooper. Bo było coś takiego, no mówię ci, że było coś takiego, że on normalnie... Czekaj, o to ja po filmikach zobacz na YouTubie. Że on był właśnie tam inżynierem właśnie tych łodzi podwodnych i go tam odkleiło na stare lata. To jest on. Ja to, tak, to on. I on miał ojca generała chyba i ten ojciec generał na... Jakoś to właśnie to zdjęcie tego coś takiego było. Nie wiem czy to, ale coś takiego było. A wszystkiego i tak nie mogą powiedzieć, bo by taka panika była, człowieku. Jak ty byś się dowiedział, że twój sąsiad jest człowieku z Marsa, to ty byś człowieku nie wytrzymał tego psychicznie. Ator mówi, że nas przygotowują na ogłoszenie, że istnieje życie pozaziemskie. Tak mówi Ator. Według teorii względności to dla każdego obiektu, który ma masę i by leciał z prędkością światła, około 99%. to przez jego rok na Ziemi minie mniej więcej 200 lat XDD, wiec po drodze kosmicznej nie ma sensu poza nasz układ słoneczny. Pozdrawiam. Hejter. Mama mi książkę zabrała o teoriach spiskowych, no. To człowiek, to mówię, ja jestem fanem teorii spiskowych, ja to traktuję jak science fiction. To w ogóle jest cały lore, nie? Ja wam powiem, bo trzeba tak umyć ręce. To jest cały lore, bo lore polega na tym, że jest kilka ufoków. Nie ma tylko jednego rodzaju, tylko jest kilka ufoków. I ten tu to jest szarak. Taki najbardziej common, co ludzie go kojarzą. No. I lore polega na tym, że szaraki są z przyszłości. Że szaraki są z przyszłości i one po prostu wyewoluowały z człowieka podczas wojny, w sensie po wojnie nuklearnej, i one tak jakby dążą do tego, żeby właśnie wojna nuklearna wybuchła. Na przykład innym rodzajem ufoków są strzyku reptilianie i reptilianie na przykład dążą do tego, przez to, że gady są zimnokrwiste czy jakieś tam, to gady właśnie dążą do globalnego ocieplenia, żeby mogły być na zewnątrz, bo na razie mieszkają w wnętrzu ziemi i tam im dobrze, bo jest ciepło, a one chcą na zewnątrz być, dlatego dążą do globalnego ocieplenia i ciągną za sznurki. Ja oglądałem wszystko to, bo mnie to ciekawi, ja to lubię takich rzeczy posłuchać. Dla mnie to jest takie jakby science fiction, wiesz co chodzi? No bo nikt normalny w to nie wierzy, mi się wydaje. Fajnie sobie posłuchać w takich rzeczach i poczuć się, człowieku, że wiesz więcej przez chwilę. Ale tak ogólnie wierzyć to raczej mnie polecał. Nie mała? Wierzysz bufoludy? Ej, kurwa, słyszałem, nikt nie szpocza, jest taka malutka. Że na właśnie nas jestem. O Boże. Wszyscy teraz liczymy w domu kalorie. Ja liczę, ona liczy. Ona na redukcję, na masie. Oficjalne oświadczenie w twojej sprawie. Co to jest? Oficjalnie oświadczenie Rady Pro-Gębiczowskiej z ostatnich ruchów Artura Gębicza, czyli znanego jako Rybson LOL. Z zaniepokojeniem i zdziwieniem obserwuję transformację działania w sieci, zwłaszcza platformie Twitch. Nasze główne zastrzeżenia dotyczą braku szacunku dla stałych widzów oraz braku zaangażowania w streamowanie. 3-godzinny marator WOD Gucia to zdecydowanie nie to, czego oczekujemy od ciebie, Arturze. Przypominamy, że w twoim przedmiocie znajduje się LOL, co sugeruje, że głównym celem twoich streamów powinno być rozgrywanie League of Legends, a nie wyłącznie reakcje na materiały. Nie jesteśmy przeciwko tobie, lecz wypominamy ci błędy, które popełniasz, a ty zdajesz się kompletnie bagatelizować nasze uwagi. Kontynuując swoje zachowanie, włączając w to niekontrolowane obiadanie się chipsami na wizji. Zmiana na lepsze, dobra sylwetka i przede wszystkim zdrowie plecy to jedynie kilka rzeczy, które możemy wspólnie osiągnąć, pozwoli nam ci pomóc. Jesteśmy zszokowani sposobem, w jaki ostatnio traktujesz swoich wiernych fanów, obiecując im różne rzeczy, które na sobie nie realizujesz. Nie chodzi nawet o kwestię poprawności pompek, których zauważysz twój wysiłek, jednak prosimy, Arturze, abyś mnie nie obiecywał czegoś, czego nie jesteś w stanie spełnić. Sam to powtarzałeś plenowi, a teraz jesteśmy w stanie usiąść i rozmawiać. Rada Pro-Gębiczowska oczekuje od ciebie przede wszystkim zaangażowania i poświęcenia. Prosimy, abyś przestał tracić czas na przeglądanie WOD Gucia. Oczywiście zrozumiemy, gdy też obejrzysz jeden lub dwa odcinki dla relaksu, ale cały Marta tu przesada. No dobrze, oglądam tylko jednego. Zaraz robimy maturę z matematyki. Matura, matematyka, Arkuse. To jest to? To pisaliście? To jest to? Dobra, a cicho. Na którym rysunku poprawnie zaczął na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Ej, to już było. To już było ostatnio. Wartość bezwzględna z x minus 1 jest większa bądź równa 3. Czyli tak, jak damy sobie tam minus 4, oni dają tak, dajmy minus 2. Minus 2, minus 3 to minus 3, 3. Okej? Przedział będzie taki, słuchaj mnie. Tak będzie przedział. Słuchasz mnie? Ale słuchaj tego, nie? Bo to możesz to mieć na maturze i zrobiłeś źle. Dobra, przedział będzie taki. Od minus nieskończoności do minus 2 i... Dobrze? I... 4 minus 1, 3. I od 4 do nieskończoności. Dobra. I teraz, ostatnio to już było przerabiane. Zrobimy sobie oś x. Dobra, oś x. Minus 2, 4. Od nieskończoności do dwójki. Dobra. Ostatnio zrobiłem tutaj błąd i wydaje mi się, że odpowiedź to jest, uwaga, nie ostatnia, tylko kropeczka, kolego. Kropeczka, kropeczka. Kropeczka zamalowana. B od D czym się różni? Z namalowaną kropeczką. Tutaj jakbyś miał to, tutaj to jest nawias taki. No i teraz pytanie. Co jest odpowiedzią? Odpowiedź będzie... B. Kolejne zadanie. Czyli pierwsze zadanie już jest dobrze. Dobra, liczba 1, 16 do 8 razy 8 do 16 jest równa. Teraz wchodzimy sobie na karta wzorów matematyka. Wybrane wzory matematyczne jest, dobra. Wchodzimy na potęgi i pierwiastki, strona 4. I mamy tak. 1/16 to a minus n równa się 1 przez a do n. Tak? Czyli a do minus n równa się a, dobrze, to będzie tak, 2, 4, 8, 16, 2 do minus 4 do 8 razy 2, kurwa, inaczej, to musi być inaczej, ja już nie pamiętam takich rzeczy, kurczę, no mamy tak, zespinujmy sobie to i wklejmy sobie tutaj. To jest mnożenie, tu trzeba skorzystać z tego. I to jest tak, korzystasz z tego i z tego. I z tego. Teraz zróbmy tak, jak robiliśmy. Zobaczmy, co wyjdzie. Dobra. 2 do minus czwartej do 8 razy 2 do 3. Okej. Nie, tutaj coś nie wyjdzie. Nie, wyjdzie, dobrze. 2 minus 32 razy 2, 32, 48. No i to wychodzi 2 do 12. Ale czy to jest dobrze? No źle policzyłem, ale dobrze zrobiłem. Świetnie, drugie zdanie kolejne, dobrze. O kur... tu już takie są? Ej, od kiedy tutaj już brudnopis? O Jezus, dobra, wykaż, że dla każdej liczby naturalnej... O Jezus, dobra, lecimy z tym. Dobra, wykaż dla każdej liczby naturalnej n większe bądź... Ja, człowieku, za moich czasów to było już na samym końcu takie zdania. N do drugiej plus n plus 1 do drugiej. Wykaż dla każdej liczby naturalnej liczba... przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2, czyli że... O, wow. Za moich czasów takie zdanie było na samym końcu. Podzielić prze... Ja, ale jak to zapisać w ogóle? Wow. Jak to zapisać? Przy dzieleniu przez 3? No dobra, no, ja wiem, że wzory, ale jak to zapisać mam? Zastanówmy się. Kurwa. Wyciągniemy trójkę przed nawias. Tak zrobimy, ale najpierw n do drugiej plus ja zapiszę a kwadrat plus 2ab, a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Tomeczku, zmienisz mi kategorię, proszę. N kwadrat plus 2n plus 1 plus n kwadrat plus 4n plus 4. Zgadza się. To jest tak. 3n kwadrat plus 6n plus 5? Nie. Tak. I to mi się zgadzało, bo teraz chodzisz 3 przed nawias. N kwadrat plus 2n. I teraz, ale jak to zrobić? Plus 3 plus 2 i koniec, czy nie? Co? A, prawda, sorry, plus 2, tak, zamyśliłem się. Co było do wykazania, nie? Dobra, dobrze? No, czyli kolejne dobrze, 2 punkty, czy nie? Dlaczego dobrze? No bo dzielone przez 3 i resztą 2. Ja rozumiem, no rozumiem, ale już tak dawno to robiłem, ja to tak... Bo to pewnie coś jeszcze trzeba byłoby zrobić, coś takiego, że na przykład, nie wiem, że to jest... Nie wiem, że to należy do naturalnych albo coś takiego. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Nie będę walił w kulę, nie pamiętam. Dostaję 2 punkty za to czy nie? 2 punkty yellow. Na razie 100%. Dla każdej liczby rzeczywistej a i dla każdej liczby rzeczywistej b wartość wyrażenia 2a. Aha, okej. Wzory współczynnego mnożenia. Każdy pamięta? Czyli mamy tak. a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli mamy tak, piszemy 2a plus b kwadrat, o nie, plus b do kwadratu, minus 2a minus b do kwadratu, nie ten, dobra, to jest tak, 4a kwadrat plus b kwadrat, minus 4a kwadrat, minus 4ab plus b kwadrat, 4a kwadrat plus 4ab plus b kwadrat, minus 4a kwadrat plus 4ab minus b kwadrat, redukcja wyrażeń, czyli tak, to i to, to jest 0 plus 0a kwadrat plus 8ab plus 0b kwadrat 8ab. Dobrze? Dobrze. Boże, dałbym za twoją pupkę. Jak umrę, to postaram się zrobić wszystko, żebyście mogli wylicytować moje części ciała, nie? Oficjalnie to stwierdzam. Nie wiem, czy muszę jakiś papier podpisać, chciałbym, że ktoś mógł kupić moją pupę. Przepowiedź nad tym kominkiem, żeby poszedł na ozdobę. Czy to wbrew Bogu? Przepraszam, mogę pana pocałować w czoło? No. Dobrze. O kurwa! O kurwa! Co jest? Ja wiem, ale nie wiem, co to było. Ja go pocałowałem w łysinę, czyli go sposobem. No nie! No nie! No. Ja pierdolę! Good ending! No by sklana, dobra, sprawdzam, sklana. Znowu kurwa! Donosy na Gębicza. Gębicz okłamuje widzów. Jak donoszą widzowie, Gębicz nie dość, że codziennie gada o sportowym stylu życia, to robi to w pozycji na ufolonga, sprzecznej z dobrą postawą. Zajadając pringlesy do tej pory nie wziął się do ćwiczeń i próbuje wszystkich oszukać. Nawet jego kobieta ma z tego bekę. Nawet Gębicz zaczął dziś promować zdrowy styl życia i oświadczył, że będzie chodził na siłkę, ogarnia dietkę i edukował się wspólnie z widzami na temat zdrowego stylu życia. Ale że on was tak troluje? No jak to są jaja! Gębicz obiecywał na koniec streama robić pompki, czego nie zrobił, po czym na off-streamie Artur napisał, że zrobi 15 pompek. I wiecie co? Oszust zrobił ich zaledwie 5 i to na kolanach. No jak na kolanach, kurwa! Więcej nie robią, no ręce bolały. Ale to chyba rodzinne u Gębiczów, gdyż pod tym samym katowickim dachem mieszka jeszcze jeden mitoman, Oliwka. Oliwka nieźle się dobrała z Arturitką, bo sama jest deluzjonal mitomanką. Sami zobaczcie te badania działu naukowego naszej redakcji. Trzeba robić formę na lato, żeby spotkać... Ja robię i też u mnie. No jest na redukcji akurat, jest na redukcji 1400 kalorii. No i dzisiaj już koniec, nic nie zjem do końca dnia. Dawały patyki, tylko jakieś... I nie jem cukru. A to... I właśnie, właśnie, słuchajcie, jestem na redukcji aktualnie. Jestem na redukcji, jem 1200 kalorii. Ja pierdolę ci zgniję. Jadłam cukru od 3 dni. Kur... Farmazon! Zjadła ze mną KitKata na pół! Ty mitomanie z tamtego pokoju! Ty jebany mitomanie! O! Hej bestie! I teraz dopiero się zaczyna prawdziwy content, kurwa! Jedziemy! 55 minut! I witamy was w podcaście besties! Besties! Panowie, poczekajmy na historię Wicki, kurwa! 200 widzów spierdoliło. Oj, 300 widzów uciekło, ja pierdolę. Moja przyjaciółka zaczęła się zmieniać we mnie dla swojego chłopaka. O, what the fuck? A, jej chłopak leciał na jej przyjaciółkę. Miałam około 22 lata i byłam już dłuższy czas z moim chłopakiem, który jest o 3 lata starszy ode mnie. Miał on kolegę, nazwijmy go Karol, który był w tym samym wieku co on. Ja Karola znałam wcześniej, zanim poznałam mojego chłopaka, bo kręcił z moją starą przyjaciółką jeszcze w czasach szkolnych. Staliśmy i paliliśmy, jednak Karol w ogóle nie podjął tematu prezentu. Uśmiechał się do mnie w taki sposób, jakby chciał mi coś powiedzieć, ale był lekko zawstydzony, więc zapytałam, czy chciałeś o czymś pogadać? A on odparł, że nie do końca. Wziął telefon do ręki, włączył muzykę i zapytał, czy zatańczymy. O kurwa! O! Karol był mocno podpity, chyba nawet bardziej niż ostatnio. Ta sytuacja nie dawała mi spokoju, więc zapytałam, o co mu chodziło z tym tańcem, a on odparł, siadaj, to ci opowiem. I pokazał na swoje kolana. Nie no, ja lekko wryta się zaśmiałam i powiedziałam coś, co dawało do zrozumienia, że nie mam na to ochoty, aż w końcu złapał mnie za biodra i posadził sobie na kolana. O no, o nie, o Jezu. Po jakichś 2 godzinach sytuacja się powtórzyła i ponownie mnie zaciągnął na papierosa. Jezus, jaki kurde. Nigdy nie bądźcie takimi ludźmi, kurwa. Ja pierdolę awkward, no kurwa. Mać, co to jest w ogóle? Nigdy tego nie róbcie, nigdy. Zaczął od tego, że musi mi coś powiedzieć, ale tym razem niestety powiedział. O? Podobasz mi się. O Boże. I zaczął się do mnie przybliżać, tak jakby chciał mnie pocałować. Znajomy, to są urodziny jego dziewczyny, co za rozkmina. Na tej imprezie była też moja koleżanka, więc postanowiłam jej przedstawić tą sytuację i doradzić się, co powinnam zrobić. No i co? Ona stwierdziła, że powinnyśmy wziąć Sarę i opowiedzieć o całej sytuacji. Sara nie uwierzyła, powiedziała, że dopóki nie usłyszy tego na własne uszy, to nie uwierzy i prosiła, abym tym razem to ja zaciągnęła go na zewnątrz i kontynuowała temat, a ona będzie podsłuchiwać. Tutaj ale 22 lata! Ty piara co miała ma 22 lata i ogląda freak fighty! Wyszliśmy na papierosa, zapytałam, co mu odwaliło z tym tekstem i że oboje jesteśmy w związkach, a ja z Sarą się przyjaźnię. Na co on powtórzył, że sam nie wie, co ma z tym zrobić, ale tak jest. Sara to usłyszała, wyszła na zewnątrz i cała zapłakana zaczęła krzyczeć i się kłócić z Karolem. Ja poszłam do swojego... i wyjaśniłam mu całą sytuację. On był tak pijany, że nie będzie rozumiał, więc po prostu zgarnęłam go do domu. Czyli po prostu, no może dobrze, bo jeszcze by tam doszło do rękoczynów. No bo tak naprawdę, wiesz, bawi mnie trochę zachowanie tego chłopaka, że... No, what? No jest impreza, jest podpity, no dobrze się bawił, to nie jest jego wina. Jak to? No kurwa, no to normalna sprawa. Świat się nie kręci wokół jakichś pojedynek kobitek. Co ty p***isz? No jak co? Jest jakaś taka tego typu sytuacja, tak? Że on coś tam powiedział, że się mu podoba. To jest podczas imprezy, jak wszyscy są podpici. Taka była gadka, że już jest 2 godziny po, jak wszyscy byli najebani. Normalnie ziomek ma... Normalne to jest, że może nie rozkminiać bryły po tym, jak się napierdolił. Świat się nie kręci wokół jakichś kobitek. Świat się kręci wokół ciebie. Prosta piła. Nie, to są urodziny jego laski koleżanki. No to kur... Mój chłopak stwierdził, że dla niego najważniejsze jest to, że ja zachowałam się fair i możemy zapomnieć o całej sprawie. Mi się wydaje, że z takimi sytuacjami masa nastolatków się teraz boryka i młodych dorosłych z takimi tego typu sytuacjami. Ludzie, pograjcie sobie w League of Legends zamiast w takim bagnie. Co to jest w ogóle? Spotkania. We wrześniu 2022 rozpoczęłam nowy rozdział w życiu. Poszłam do szkoły średniej, nowi znajomi, nowe otoczenie i wiadomo, tam najczęściej zaczynają się długotrwałe i dojrzałe. Poszłam do szkoły średniej i ona jest w związku z Friends with Benefits w wieku kurwa 19-18 lat? Nawet nie kurwa! W jakim wieku się idzie do szkoły średniej? Przecież tak już jest w szkole średniej! On ma 14 lat kurwa! 15 w tym roku! 16-latka z Friends with Benefits, no poje... Nie? Ja i to z eksem, Michała poznałam od razu, odpisywał mi niemiło, ale mimo wszystko dalej chciałam trzymać pionu i kontynuować... Trzymać pionu, ja pierdolę. Czy to widać, że to pisze jakiś umuluk totalny, kurwa. To czuć, że to jakiś umulum totalnie wypisuje. Nie przedłużając, spotkałam się z Michałem 2 tygodnie po naszej pierwszej pisemnej rozmowie. Było spoko, ale nudno i nie miałam o czym z nim gadać. No dobra, no takie jest, że się tak zdarza. Jak? Ja to zawsze mam o czymś, zawsze jest o czymś, w sensie nie ma sytuacji, w której nie masz z kimś o czymś rozmawiać. Zawsze jest jakiś temat, o którym możesz zahaczyć, stary. Możesz coś zapytać, możesz... o coś, no nie, no nie ma takiej sytuacji. Zawsze możesz o czymś z kimś pogadać. No dobra, Tomeczku, czasami się zdarzy być przemocowanym. Chociaż Tomeczku, jak ty przyjeżdżasz, to ja mało korzystam z telefonu przecież. No tak, w sumie racja, mało korzystam. Zadzwonił do mnie 12 listopada, powiedział, że mi się podoba i zapytał mnie o związek. Ja pier... O Boże, jakie umulungi! 16 listopada postanowił ze mną zerwać, też przez wiadomości, w środku lekcji. No, 15 lat. No tak, ma 15 lat! Ja wtedy Golda wbijałem, jak miałem 16 lat. A w wieku 15 na Challengera. Dzień po zadzwonił do mnie kolejny chłopak z tej samej szkoły, nazwijmy go Karol, bo podobał się mojej przyjaciółce. Zdesperowana i nie wiedziałam, czy mu odpisać. Końcowo odpisałam, ale wiadomo, wspominałam. Ale to jest jakaś, tą historię pisała jakaś taka licealna dupodajka. Przecież to już słychać, człowieku. Że tutaj z tym, tutaj z tamtym, tutaj ten mi napisał, jemu ten. To słyszę, że jak dupodajka. Nie no, ja myślałem na tym, że założę taki podcast Homies z DeLordem, ale kurwa, Smalczyk się nie chce dać przekonać. No nie chce się dać przekonać. Mi się to by było zajebiste. Homies z lewusem, nikt nas na poważnie nie będzie brał, kurwa. Z lewusem jest bez sensu, ale na przykład z Ksajoo, ooo. Ale Cinkrof mieszka w Warszawie, też to tak samo Ksajek, no za daleko. A DeLordzik mieszka obok Katowic praktycznie, no pół godziny. Ale Kuba jest za stary na Homies. Dobra, idę na dzisiaj, nie chcę mi się już. Widzimy się jutro o 9:00, trzymajcie się, dzięki za dziś i w ogóle.